Nie potrzeba Einsteina, żeby stwierdzić, że do mistrzostwa potrzebujesz tych kilku wyścigów. Nie skrzań tego. Lamborghini. The Bullfight. Pojedynek byków, ponieważ będzie to prawdopodobnie pojedynek, no będzie to pojedynek Lamborghini, a to jest kolejny odcinek z Forza Horizon. W tym odcinku zdobędziemy wszystkie potrzebne punkty do finału. Będzie się działo, mamy trochę zapasu gotówki, ale że mamy Lamborghini w klasie R3. Mógłbym pojechać Diablo, ale... Lamborghini Aventador to jest wspaniałe auto, które jest jednym chyba z lepszych. Nie będziemy mogli pojechać, musimy trochę je przytemperować. Więc właśnie, trochę je tutaj je przytemperujemy i będzie dobre, będzie dopuszczone do tych zawodów. Aventador, ciekawy jestem, czym pojedzie Darius Flint, pewnie też Aventadorem. No, ale pojedynek Lamborghini. Drugi wspaniały wyścig. Tuż po tym wyścigu po milion, bo przecież no, raczej Lamborghini to jest bardzo rozpoznawalna marka, tak jak samo jak Ferrari. No tak, zapomniałem, że Darius uwielbia Sesta Elemento. Dobra, młody. Twoje 5 minut sławy już minęło. Teraz wszyscy patrzą na prawdziwą gwiazdę. Wszyscy patrzą na prawdziwą gwiazdę, która będzie niedługo gwiazdą. Może tak być? Zmienię to, tobie trochę tekst, ale dobra. Mamy tutaj za zadanie wygrać ten wyścig w klubie 1000. Mam nadzieję, że tak będzie. A ten Lamborghini Aventador. To piękna bestia. Piękny byk. Który się przebija. Który trochę zarzuca, ale... To i tak nadal niesamowite auto, któremu się świetnie prowadzi, którym się świetnie jeździ, ale że się obija. No, byk, jak wiadomo, jest niespokojny. Kiedy dostaje czerwoną płachtę, to idzie. Nawet nie patrzy, gdzie idzie. Wow, właśnie dostał czerwoną płachtę. Dostał czerwoną płachtę, no i niestety nie opanowałem auta, ale mamy powtórki. I dlatego ich użyję, podeprzy się ścianą. Jeżeli nie chciałem ryzykować, że znowu wyjadę w tamtą ścianę, wolałem się oprzeć na tej ścianie. No i mieć spokojną głowę, że to się uda. Tutaj ten zakręt jest troszeczkę zdradziecki. Dlatego tam go troszeczkę przytemperowałem i mamy. Mamy to, co byśmy chcieli. Okej, jest. Myślałem, że ten wyścig idzie w drugą stronę, ale niestety nie. Idzie w... Jezu, znowu. Ale idzie w tą, więc nie będzie tak łatwo. Tutaj trochę zablokujemy Dariusa Flinta, żeby obronić tą naszą pierwszą piękną pozycję. A trochę się tutaj obijemy, ale nic nie szkodzi, jedziemy dalej, samochód opanowany jedzie dalej. Dobrze, jedź malutki, jedź. Uuuu, tylko niech ciebie nie wynosi. Wspaniale, udało się. Tutaj jeszcze te zakręty. Dobra, nie otarliśmy się o bandę i teraz gaz do dechy. Ponieważ tutaj potrzebujemy prędkości. A potrzebujemy prędkości do pięknego wyścigu. Jest on już tutaj i koniec. Do pięknego finiszu, nie wyścigu. Jest piękny finisz, pierwsze miejsce mamy. Dobrze, mamy punkty. Pozwól jednak, by przytłoczyło cię ciśnienie wygranej. No mam niestety dosyć duże ciśnienie wygranej, bo jeszcze tylko 500 punktów. O, to będzie mój najbardziej wyczekiwany moment w tej całej grze, właśnie w końcu ten finał, w końcu będziemy mogli się zmierzyć z Dariusem Flintem, będzie to już koniec gry, o. Słuchaj, w Gladstone jest więcej wyścigów, które ci się spodobają. No, w Gladstone też moglibyśmy przejechać wyścigi, no ale... Jako, że mamy trochę gotówki na zbyciu i mamy trochę wyścigów, nie tu,
tutaj najpierw to przejedziemy, a potrzebujemy jeszcze dwóch. Więc, które będą szybsze? Audi Elite w klasie S. Ile my tutaj mamy okrążeń? All-wheel drive, 4 okrążenia. Czy tutaj jest podana długość tej trasy? Nie, nie ma. Dobra, to ja wezmę się tutaj, przeteleportuję szybko. Szybka podróż. Będzie nas kosztować 10 tysięcy, ale wolę wam trochę czasu zaoszczędzić, bo chcę, żeby był jak najszybszy ten finał, żeby on się zdarzył. Będzie to troszeczkę krótszy odcinek, bo... No, chociaż tam tylko trochę, bo prawdopodobnie będzie krótszy. Otrzymaliśmy medal do tego samochodu, do Aventadora, ponieważ w oddzielnych odcinkach chcę zrobić finał i pojedynek z Dariusem, a jest to jedna z chyba bardziej wyczekiwanych rzeczy. No, zobaczymy, co to będzie. Ja wiem, jakim samochodem Darius jeździ, więc nie będzie dla mnie to niespodzianką, bo już grałem wcześniej w tą grę, nie mogłem się powstrzymać. Ale właśnie, czy uda się go pokonać, bo miałem z nim bardzo dużo problemów, dlatego mówię, że jest to bardzo ciężki i trudny pojedynek, ale z drugiej strony też jest i bardzo fajny pojedynkiem. O, Holly, witaj. Widziałam ostatnio Zaki Mamika na festiwalu i wiecie, co sobie pomyślałam? Że chcę parę takich złowrogich ochroniarzy, jakich on ma. Skąd się takich bierze? Myślicie, że znajdę kogoś na stronie hardkorowekoksy.com? Ale tak poważnie, jak wiecie, to dajcie mi znać SMS-em. Jones? Co ty zgubiłeś? Nie wiem, czy widzieliście, tam latał... Chyba zderzek? Nieważne. Jeszcze dwa wyścigi do końca i to jest najważniejsze. Auto Euro z All Wheel Drive. Samochód nie nadaje się do tych zawodów. Oh man! Możesz użyć ten... A, Euro, tak? To Japończyki odpadają. Niestety. Moje Mitsubishi piękne. Wow! Ale auto. Wiecie co? Nie mamy lepszego auta niż to, którym dysponujemy. RS4. Nie będę kupował auta, bo już mamy. Nie będę kupował... Mamy auto RS4. Nie. Dosyć dziwnie mi się prowadzi, ale... Musi być! Musi być! Nie ma innej rady. I tak to jest jedno z lepszych aut, które chyba możemy sobie wymyśleć. Więc bierzemy to auto. Nie możesz pojechać w wyścigu. Wiem, że nie mogę Lamborghini pojechać. Bardzo bym chciał, ale wiem, nie mogę. Bo nic na to nie poradzę. A jeszcze na dodatek skrzypi mi krzesło. I nie mogę też nic sobie z tym poradzić. Lubi sobie poskrzypieć. To będzie sobie skrzypieć. Dobrze. Tak, widziałem ten samochód. Darius! Obawiam się, że będę musiał wygrać ten wyścig migiem. Niestety mam za chwilę sesję fotograficzną. Mamy te same samochody. Ten sam samochód, co ja, ma Darius. Dobra, niech będzie. O nie, to ten wyścig. Pamiętam go. Nie lubię go. Właśnie dlatego, że jest wąski i ma duży zakręt. I ma cztery okrążeń. Cztery okrążeń, nie. Ale przynajmniej można się trochę poprzebijać. Na czwartym miejscu jesteśmy, jak ładnie. Już będziemy na trzecim. Tak, jesteśmy na trzecim. Skręcaj. Wow! Ten samochód postawiło na dwóch kołach, jak zmienialiśmy nawierzchnię z śródtorowej na asfaltową. Przez pewien okres on tam lekko stał na tych dwóch kółkach. Wow.
Nie lubię bandy. Dobrze, drugie okrążenie zaczynamy. Carpenter, szykuj się na wypchnięcie z toru. No, i tak oto się wyprzedza. Wow, nie zahaczyłem tam, a już myślałem, że się zaraz... Dobra, tu się zahaczyłem. Tam się nie zahaczyłem, ale jest dobrze. Jeszcze tylko dwa wyścigi i dwa okrążenia do końca. Czy tak naprawdę trzy, ale... O, oh, wow, Flint, ostro, ostra zagrywka. Też lubię ostro grać, mi drogi. I co? I co? Ostre zagrywki czasami się mszczą. Dobrze, jedziemy, 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 jedziemy. No i banda. Kangur, manewr w powietrzu i drifting. Mamy troszeczkę punktów. Dobrze. Jeszcze dwa okrążenia. Trzecie i czwarte nam zostało w komplecie. Uuu, dobrze. Jednak... A, sorry, to nie ten samochód, bo mi się źle prowadziło BMW, a nie Audi. A. To ja tutaj obawiałem się czegoś, czego nie powinienem się obawiać. Teraz dopiero tak mi się ten, tak mi się przypomniało, że to atak BMW. No tak, jest racja, jest racja. Mój błąd, przepraszam, tak, to było to BMW nieszczęsne, które przyciągało wszystkie bandy. A to Audi prowadzi się, właśnie dlatego tak się dziwię, mówię, kurczę, ja narzekałem na ten samochód, to prowadzi się w miarę nieźle. Dobrze skręca, dobrze wchodzi w zakręt, mówię, co mi się tutaj nie podobało, jakoś za dobrze mi się jeździ. I tak teraz sobie przypomniałem, a no tak, to przecież to nie Audi było problemem, tylko BMW i to jest niemieckim samochodem, więc wybaczcie mi. Ale tak, to było to BMW takie bardzo długie. Otrzymujemy medal. Dobrze, jest dobrze. To jest ostatnie okrążenie, Darius jest troszeczkę w tyle. Au. Myślałem, że się nie rozbije. Że chociaż dojadę ładnym samochodem w miarę, ale nie. Musiałem się na zakręcie rozbić. Jedź, jedź, jedź malutki. Chyba ten Darius na nas czeka. Słyszę do niego samochód z tyłu. Ma taki sam wydźwięk jak mój, ale jest podobny. Jest podobny. Ale go słyszę, bo się dźwięk dubluje. I mamy pierwsze miejsce. I nie było dźwięków wyrzucanych tych konfetti. Ale to nawet nic, bo jeszcze tylko jeden wyścig. Jedna wygrana dzieli nas od wygranej. Jeszcze tylko 250 punktów. Do finału. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Coraz bliżej jest Darius nasz. Coraz bliżej. Dariusie, szykuj się. Pięknie, piękna piosenka mi wyszła. Jeszcze jeden wyścig. Jeszcze jeden wyścig i będzie wielki finał z Dariusem. O, ty mały. O ty mały, o ty mały. Teraz pytanie, który wyścig? Ten czy ten? Audi Elite w klasie S? Przejedziemy sobie to w klasie A, niech będzie. Jest chyba bliżej troszeczkę, albo nawet jeżeli nie bliżej, to będziemy mogli prawdopodobnie wsiąść do Mitsubishi, do mojego... no, do mojej pierwszej miłości. Rockstar Roundup. No, moja pierwsza miłości. Z tobą przyjdzie mi zakończyć złotą opaskę. Ostatni wyścig złotej opaski, ale to nie jest koniec przecież, bo jest jeszcze finał. A raczej nawet dwa finały, jeżeli mógłbym tak rzec, ponieważ finałowy wyścig o tytuł króla. A i drugi wyścig o tytuł króla podziemia.
pojęcia, jak lubię poniżać żółtodziobów takich jak ty. Nie masz pojęcia, jak lubię poniżać mistrzów takich jak ty. O rany, ja już po prostu czuję. Czuję to, gdzieś już tam w żyłach mi to płynie. Czuję ten smak wygranej. Smakuje wspaniale. Oj, tylko nie bandy. Bandy nie smakują wspaniale, nie. Mają posmak metaliczny, a zwycięstwo taki... taki słodki, dobry, przyjemny. Taki miodny. O, chyba można tak to nazwać. Smakuje tam troszeczkę szampana, jest tam trochę takiego metalicznego posmaku złota. Ale i tak jest jego bardzo mało niż w tej metalowej bandzie, która jest nie dość, że... gorzka i ostra, to jeszcze bardzo, bardzo metaliczna. No, zobaczcie. Ach, specjalnie to zrobiła, specjalnie. No, ale Flint, jesteś bardzo blisko. Ała! Jednak... nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo ze mną, drogi Flincie. Ostatni wyścig. Jejoniu. Ja mam tylko nadzieję. Jedną wielką nadzieję. Że ten finał nie okaże się jakąś moją totalną porażką. Że uda mi się go przejechać w miarę dobrze. I że wyjdzie to. Że się uda. Uuu. Szeroko, bardzo szeroko. Za szeroko. Że się uda go wygrać i że Darius Flint będzie mógł się napić wody kolońskiej, a nie szampana. No bo przecież tak reklamował, tak nam chciał wciskać tą wodę kolońską ze swoim znakiem towarowym, więc ja mu wcisnę puchar z moim znakiem towarowym. Wygrywamy wszystkie wyścigi złotej opaski. Nie musimy wykonywać więcej zadań do finału, ponieważ mamy finał. Zaraz on będzie. Mistrzostwa wygrywa się dzięki systematyczności. Zbieraj te punkty. Dobra, teraz walczysz o koronę wyścigów Horizon. To jest wszystko, o co do tej pory walczyłeś. Właśnie, to jest wszystko, co do tej pory walczyłem. Aj, uff, zobaczmy, gdzie są te ostatnie wyścigi. O, to będzie coś niesamowitego. Błagam. To będzie świetne, świetne, naprawdę świetne. Darius Flint, szykuj się. Już jesteśmy blisko. Ja i moi widzowie. Muszę przyznać, że o tym marzyłam. Ostatni wyścig. 8 kierowców i ty pokonujący Dariusa i zostający mistrzem. Niech to się spełni, proszę. Niech to się spełni, też mam taką nadzieję. R1. Wiecie, dlaczego kupowałem Pagani Zonda R? No, chyba nawet nie muszę mówić. I zobaczcie, za ile jest ten ostatni wyścig, bo to finał. Wielki finał. Finał. Forza Horizon. Champion of Champions. 5 milionów w klasie R1. Ale to... dopiero w kolejnym odcinku, moi drodzy. Ja się z wami żegnam na dzisiaj i do zobaczenia w ostatnim, prawdopodobnie ostatnim, odcinku z Forza Horizon w wielkim finale. Czy będziemy czempionami? Musimy nimi być. Utrzymy nosa Dariusowi Flintowi. No i będzie się działo. Natomiast na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka, do wielkiego finału. Cześć!